Nie ma woli politycznej naszych przywódców. Ruch Palikota, proszę. Panie generale, jest pan wiceszefem w sojuszniczym dowództwie transformacyjnym NATO, co niewątpliwie świadczy o tym, że jest pan bardzo sprawnym politykiem. Wszyscy wiemy, że jak ważne podczas działań wojennych są precyzja i dobre rozeznanie sytuacji. Dlatego troszcząc się o dobro nas wszystkich, chcieliśmy zapytać, jaką rolę miała odegrać pańska decyzja podjęta podczas ćwiczeń w Drawsku w 2006 roku, kiedy to wydał pan rozkaz ataku własnych pozycji obronnych. No, na pewno nikt się tego nie spodziewał, więc rozumiem, że to jakaś nowa, innowacyjna strategia zaskoczenia wroga. To nie ma nic wspólnego ani z polityką, ani ze strategią, tylko z taktyką. Natomiast informacja, którą pani uzyskała, jest informacją do końca nieprawdziwą. W nocy, ja się bardzo mamy cieszę, notatkę generała Skrzypczaka w tej sprawie do pana. Ja wszystko, niech pani pozwoli, że ja to wytłumaczę. W nocy otrzymaliśmy informację o przewidywanym ataku na nasze pozycje. Natychmiast wydaliśmy zarządzenie, aby wycofać swoje wojska na inne pozycje, a w te pozycje, które były oznaczone na mapie, miały uderzyć właśnie, to były ślepe pozycje, miały uderzyć wojska przeciwnika i uderzyły ślepe pozycje. Także rozkaz, który został wydany wcześniej, został poprzedzony rozkazem późniejszym i atak przeciwnika poszedł w puste pozycje. Wszystko na ten temat. Trzeba to zauważyć, że można, jeszcze może dodam, że dokumenty na ten temat są w archiwum, w każdej chwili do wglądu. Młodzi demokraci, proszę. Nie znajdują one się w tygodniku, nie.